Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Dying Light 2 Stay Human. Ostatnio zakończyliśmy na podziwianiu w sumie naszych notatek. Dobra, milcz już, dobra, idę spać. Bardzo śmieszne. Udało ci się? Prawie. Biomarkery są w szpitalu GRE. Zaraz tam będę, ale do pełni szczęścia brakuje mi ciebie. Dokąd mam iść? Jak wyjdziesz od Kiliana, idź prosto przed siebie. Nigdzie nie zbaczaj. No okej. Okay. Nowe zadanie związane z fabułą. Wskaźnik zarazy. Widzę, że w sumie te ekspy są takie dziwaczne. Gdzie my tu mamy umiejętności? Punkty walki. No powiem wam, że dziwnie to wygląda. Czyli tak, jest poziom walki, punkty parkouru. I co to jest? Inhibitor. Inhibitory to stworzone przez GRE leki zwiększające możliwość ludzkiego ciała oraz podnoszą odporność na wirusa. To w ten sposób. Zużyj 3 inhibitory, by zwiększyć poziom wytrzymałości. Ej, dobra, spoko. Czyli inhibitory dają nam jakieś odporności i tym podobne. Odporność na 5 minut, to nie jest za dużo. Czyli widzę, że Techland zrezygnował całkowicie z poziomu przetrwania. Całkowicie zrezygnowali z poziomu przetrwania. Dobra, to nie jest problem. Tylko troszeczkę, wiecie co, nie podoba mi się, że mamy tutaj takie typowe questy jak z RPG-ów. Typu jakieś rzadkie maczety, no ale dobra. Może to nie będzie złe. Tak więc bez zbędnego gadania widzę, że tutaj już naszego przyjaciela nie ma. Wychodzimy i lecimy w stronę szpitala. To jest noc. Eksploracja nocą. Nocą miasto jest pełne zarażonych. Bezpieczniej jest wtedy przemieszczać się głównie po dachach. Ty znajdujesz się na poziomie ulicy, za wszelką cenę unikaj wyjców. Jeśli cię zobaczą, zaalarmują innych zarażonych i rozpoczną pościg. Podczas pościgu rozglądaj się za kryjówkami na dachach lub schroń się w świetle UV. Oko luz, tylko jeszcze mi powiedzcie, czy są podwójne punkty założenia nocą. Trzymaj się dachów, bo jeśli wyjdę, cię zauważą. Wiem. Nie chcę znowu się na nich nadziać. Okej. Okay. Jest tu jakaś mapa? Jest tu mapa. Boże, jaka dziwna. Oh god, ale to jest dziwna mapa. Czemu nie da się w ogóle przemieszczać? A, prawym przyciskiem myszy, dobra. Wszystko jest. Handlarz, Metro Holy Trinity, Farma Dyń, Terytorium Ocaleńców. A, questa mamy tutaj. Czy mapa jest duża? No jeżeli są tylko te fragmenty, to nie jest duża. To bym powiedział, że jest malutka, ale chyba nie. Chyba nam by tego Techland nie zrobił. No ale zobaczymy. Dobra, lecimy. Kiedyś wiozłem do tego szpitala moją drugą żonę. Nigdy nie jechałem tak szybko. Wody jej odeszły w 6 miesiącu. Masz dzieci? Tego nie udało się odratować. A poza nim żadnym więcej nie wiem. Przykro mi. W porządku. Kto normalny chciałby, żeby jego dziecko oglądało taki świat? No to akurat prawda. Wiecie co, wydaje mi się, że ta eksploracja nocą, ała, będzie łatwiejsza. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że będzie łatwiejsza. Widzę, że to miasto jest bardziej rozświetlone, nie jest takie ciemne jak Haran. Ta noc jest taki w sumie półmrok. Fajnie, bo jeżeli właśnie osoby takie jak my będą planować eksplorację tylko i wyłącznie nocą, to myślę, że może nam to dać fajne argumenty, jeżeli chodzi o... o właśnie tą eksplorację. Dobra, gdzie są wyjce? Nie ma wyjców, na szczęście. Wyjce są w sumie... czy były wyjce jakiekolwiek w jedynce? Chyba nie było wyjców. To tu w tej chwili zrobiło się bardziej ciemno, nie wiem czemu. Na dachu było jaśniej, ale oczywiście kosze na śmieci to są moim konikiem eksploracyjnym. Chodźmy do środka. Zamek zepsuty.
No trudno. Spokojnie, znajdź stary autobus. Autobus? W godzinę zero w szpital uderzył autobus. Przebił ścianę. Można przejść przez niego do środka. Drzwi są zamknięte, więc jest spora szansa, że zostały tu markery. No dobra, wszystko fajnie, pięknie, tylko czy ja nie jestem w tej chwili narażony właśnie na... na brak światła? O kurka, wódka. O kurka, wódka, trochę ich tu jest. Nawet nie trochę, a dużo. Dobra, nie, tędy nie wejdziemy. Pominam wam, że gramy na poziomie trudności... trudny. O, nie widzicie mnie tu. W ogóle muszę sobie przerzucić jeszcze na kontrol. Rzucanie i tym podobne jest. Nie jestem... nie jestem przygotowany do używania klawisza C. No, umieraj. Broń świetna wcale nie jest taka dobra, powiem szczerze. Myślałem, że będzie lepsza. Nie chcę zalarmować tamtych. Dobra, padła. Naprawdę dziwnie mi się w to gra. Mega dziwnie mi się w to gra. Może dlatego, że mam te wskaźniki i tym podobne. Nie jestem wiem. Przy głównym wejściu. Oznaczyłem ci bezpieczne przejście. Czekam przy lofty. Dobra, czekaj, czekaj. My się uleczymy na szybko, czy tylko... to jest nasz full HP? O kurde, ja myślę, że to jest połowa. No to zużyłem niestety... niestety naszą potkę. Dobra, tu nic nie ma. Oho. Czym wy jesteś? GRE zajęło wiele z nich, żeby badać leki. Kiedy wszystko poszło się jebać, znaleźli naukowców ochotników. Zapłacili im kupę forsy i co z tego wyszło? Kupa gówna. Czyli standardowo, tylko wiesz co, zanim ja tam pójdę na górę, chciałbym zobaczyć, czy mogę przejść tędy. Ale chyba nie mogę. Chyba jednak muszę iść do ciebie, przyjacielu. Prawda to prawda. No naprawdę, ten parkour jest tutaj dziwny. Prawie, prawie. Nie mamy dużo czasu, trzymaj się blisko. No dobra, ja się trzymam. A ty? Tylko się nie puszczaj. Tylko mi się tu nie puszczaj. Skalnika, kosz na śmieci, nie ze mną te numerki. Czy tam coś może być jeszcze, co nas zainteresuje? Chyba nie, tam był kosz na śmieci, więc się cofam z miejsca. Ja jestem śmieciarz w takich grach. Dziękuję za złomek. Lecimy dalej do naszego przyjaciela. 25 punktów zwinności, które nam wpadło. Więcej śmieci. Dzień dobry państwu. I kolejne więcej. Zamknięte. Umiesz otwierać zamki? Jasne. No. Najlepiej kluczem. A jak nie masz klucza? Hakon, przeszedłem tysiące kilometrów. Sądzisz, że powstrzymają mnie drzwi? Wyluzuj, tylko pytam. Tutaj powinny być wszystkie potrzebne instrumenty, maestro. O, coś się... mam trochę złomu. Możesz z tego zmontować wytrychy. Dobra, mamy schemat wytrychów. I tak, wytwórzmy dwie sztuki. Myślę, że więcej mi nie będzie potrzebne w tej chwili. Ha, dobra robota. Odejdź, odejdź. Patrz. Ja to znam, ja to znam. Ja wiem, że to jest tak samo jak w jedynce, nawet tego nie czytam. Patrz, gdzieś jakiś mistrza w tym, Boże, jaka tu jest czułość myszy. Kurde, patrz, patrz Hakun, patrz. Mistrz w akcji. O, nie kłamałeś. Znasz się na rzeczy. Nie miałem wyjścia. Musiałem się znać na rzeczach. Ja wiem, wiem. Dobra, czy jest tu coś wartego przeszukiwania? Au? Ha, ale... co jest? Zmieniasz się. Skrzynka. Ale widzę, że jedyne co w tych skrzynkach będziemy znajdować to żywica, jakieś złomy i szmaty. No dobra. Niechaj wam tak będzie. Niechaj wam tak będzie. Ale serio, ta stamina mnie przeraża. Ta staminka mnie przeraża. Tu się da wejść, zablokowane od środka. Tu coś jest? Co to jest?
Grzyb UV. Jere. Zjadanie grzybów UV przywraca część odporności. No dobra. Już będę wiedział, co z tym chodzi. Ile tu jest lutu? Akon, czekaj, ja to muszę lutować. Lawenda, Boże. Maki, będą narkotyki. Tu już nic nie ma? Chyba nie. A, coś jednak jest. A, nie ominę. Nie ze mną takie numerki. To jest czerwono-czarna skrzynka, która przypomina mi żółtą skrzynkę. Zobaczymy, czy tam na górze cokolwiek jest. Muszę zobaczyć w ogóle, jak zaprojektowana jest ta gra i czy jest warte przeszukiwanie właśnie w taki sposób, jaki w tej chwili przeszukujemy. Bo wiadomo, że w sumie nie znamy jeszcze żadnych schematów. Mamy dwa schematy. Medykamenty i bodajże teraz lockpiki. To jest tylko to. I pytanie, czy reszta rzeczy, które zbieramy, nam się przydadzą, czy nie? To jest pytanie za milion punktów. Dobra. Idę do ciebie, Hakon. Hakon, spolszczone chyba Hakon. Tu są kryjóweczki. Tam jest żółta skrzynka. Żółta skrzynka, pierwsza żółta skrzynka, ludzie. Moje skrzynki. Opa. On poszedł sobie tam dalej. Tu znów grzybki. No wchodź. Aiden, wchodź. No ty kaleko, czekaj, ja tu muszę wyeksplorować, co my tu mamy? Hasta vista, baby. Aha, czyli co? Gucio mamy, rozumiem. Nic nie mamy. Wiesz ty co, gro? Tak, nie zrobić wała. O nie, stalowe szyby. Wejść tutaj nie wejdziemy. Jestem w ogóle ciekaw, jak ten tutorial, bo to jest chyba jeszcze tutorial, naprawdę jeszcze chyba nie możemy nawet grać online. Jestem ciekaw, jak dalej się rozwinie tutaj tryb eksploracji. Czy my będziemy mogli tak sobie sami latać? Dobra. Nic z tego. Cii, chodźmy. Tędy. Ciemna strefa przed nami. Bądź cicho. Otwieramy. Wszystko gra? Tak. Na pewno? Szczerze. Ten szpital... Byłem już kiedyś w podobnym miejscu. Ten szpital... Już kiedyś w takim byłem. W placówce GRB? No, jest parę takich w mieście. Miałem... wspomnienie. Osoba, której szukam, to Mia, moja siostra. Był tu niejaki Waltz. Sam nie wiem. Mam straszny mętlik. Wyparłeś to z głowy. Jak ja moją trzecią żonę. A infekcja z pewnością tu nie pomaga. Luz. Znajdziemy marker i znikamy. Chodź. Powiem ci, chłopie, obrotny jesteś. Dzięki. Naprawdę jesteś obrotny. Trzecia żona... Ej, czy on zniknął w jednej chwili? Naprawdę, teleportował się tak chamsko. No Techland, no tyle lat gry, żeście produkowali takie bugi. Bez jaj.
Gdyby nie to, że jest wyścig szczurów, to pewnie bym się wstrzymał z rozgrywką jeszcze przez kilka tygodni przynajmniej. Ale że niestety trzeba robić odcinki, no to tak to wychodzi. Niestety nie ma łatwo na tym USP-dole, no. Dobra. Szukujemy dalej i nadal jestem ciekaw, co my z tych rzeczy będziemy mogli robić. I w jaki sposób będziemy poznawać schematy. Śpiące chlewny. Tak. Jakoś musimy się przemknąć. Kucaj i ruszaj się powoli. To cię nie zobaczą. Jak się zbliżysz, to po tobie. Zresztą pewnie to wiesz. Tak, wiem. Tak w ogóle ta scena była chyba w trailerze, wiecie? Omiń ich już trzymając dystans, tylko czy my możemy je w jakiś sposób oświetlać, czy nie bardzo? Czy lampa ich triggeruje? Czemu są takie kreski? O kurde. Dobra, to nam ich wyszukuje, rozumiem. Sobie szukam lutu przy okazji. O, na przykład tu w tym miejscu jest jakiś lucik. Dzień dobry, żywicka. Żywicka, inne różne duperelki. Ale nie, chyba światło ich nie triggeruje. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Tam nic nie ma? Nic nie ma. A może nie, nic nie ma. Tutaj jest. O, zgriduje, jasne, że zgriduje. Tu jest ich więcej. Uhuhu, panowie. Ale mamy tutaj piękne przejście zrobione. Śpijcie. Śpiący królewny, śpita. U, trochę was tu jest. Nie, tu nie ma, bluzik. Dobra. Tu już jest chyba bezpiecznie. No witam pana. Co to? Chemia. Paskudne gówno. Kiedy GRS straciło kontrolę nad wirusem, zaczęło spryskiwać tym syfem całe miasto. Świetnie na tym wyszli, co? Ewidentnie świetnie, ewidentnie. Ale zombiaki nie żyją, więc chyba coś tam się usprawdziło. Znaczy, zombiaki nie żyją. Kurde, to żebym powiedział, zombiaki nie żyją. Jakaś kasa? Golden plus jeden. Tam coś jest, kurczę. Sporo ich tam jest, prawda? Ja to mogę wziąć? Nie wiem, co tam jest. Aiden. Dobra, to żeś se narobił. No nie, uciekaj. Czemu ty kucasz, idioto? O, to żem ich obudził. O, Aiden. Nie no, ja chciałbym tam to wziąć. O nie. Przyjaciele, nie. Może ja jestem cwany, ale może nie aż tak. Tam się mogłem schować w sumie. No ale dobra, zbudziliśmy przyjaciół. Ale wziąłem. Pigmenty. Czy ja będę mógł sobie kolorować jakąś broń czy coś? Ciekawe. Słuchaj, ten koleś, o którym mi mówiłeś. Jak on się nazywa? Walt? Tak. Dlaczego o nim wspomniałeś? Bo pamiętam, że prowadził jakieś eksperymenty. Nie tylko on się tym zajmował. Było więcej miast jak Villador, otoczonych murami, odciętych od reszty świata.
Wielu ludzi pracowało nad szczepionką, Aiden. Ale cóż, świat jest pełen zjebów. Tylko wiesz co, ja tu widzę jakąś skrzynię i to na fioletowo świecącą się, więc chciałbym ją wziąć. Dobra, asporfina, nie wiem co to jest. Czy tu będzie to podobnie? Alkohol, Nie no, ta skrzynka mnie korci. Jeżeli nie będzie do niej zejścia, to się zirytuje. Dajcie mnie skrzynkę. No to zobaczę sobie, czy przypadkiem nie ma gdzieś na górze wejścia. Tak też może być. Dobra. Ostrożnie. Jest niestabilna. Dajesz. Wespniesz się? Tak, daj mi chwilę. Szybko. Kończy nam się czas. I co, wspinando? Gdzieś tu była ta skrzynia. Tu jest w ogóle złota skrzynia. Amigo. Te żółtki nadal są. Aha, czy ja muszę co poczekać, aż się odnowi? Czekaj, mam pomysł. Pamiętasz koktajl, który dałem ci wcześniej w warsztacie dziewczyn? Inhibitor. Właśnie. Spadłeś na pierwszy poziom. Mieści się tam magazyn GR. Poszukaj biało-zielonych skrzyń. Powinny tam być inhibitory. Jak weźmiesz kolejną dawkę, to powinno ci starczyć. Klucz dostępu GR. Klucz dostępu GR to wysoce zaawansowane narzędzie do szyfrowania, które pozwala otwierać specjalne drzwi i skrzynie oznaczone logo GR. Umożliwia także znajdowanie ukrytych pojemników z inhibitorami. Klucz GR aktywuje się automatycznie, kiedy znajdujesz się w pobliżu pojemnika z inhibitorami, ukazując odległość, jaką cię od niego dzieli. Będąc w pobliżu ukrytego pojemnika z inhibitorami, przytrzymaj Q, aby użyć zmysłu przetrwania i podświetlić miejsce, w którym znajduje się pojemnik. W ten sposób. Chyba są te pojemniki. Znając życie, to będzie sporo tu zombiaków. Aha, klawisz C, widzę. Pozwala nam na opadnienie się. Mamy towarzystwo. Przemieniać. Zostań. Nie dasz mu rady. Wiem, widziałem je bańca. Taki właśnie miałem plan. Ale oczywiście ja sobie nie odpuszczę, jeżeli nie zbiorę lutu. Części elektryczne oczywiście, jasne jak zwykle. Przestań, Aiden, przestań. Kolejna małpa. Kolejna małpa, Aiden. O kurka, wódka. Dobra, trzeba się ukryć. Trzeba się ukryć. Tu się robi taki Sprintel Cell trochę. Tam coś jest? Nie, tam nic nie ma. Dobra, schowajmy się tutaj. Pyk, pyk, pyk.
Tutaj widzę, że było GRE, ale już tego nie ma. Tam jest kolejny stół w sumie, do którego możemy się schować. Dobra, schowajmy się, pyk. Nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma mnie. O nie, tam jest kolejny. O nie, ma mnie, spokojnie, śpi. Luli, 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 laj. A, te kreski to są ich poinformowanie. No dobra. Już kapię, o co chodzi przynajmniej. No. Nie ma mnie tu. Au, au, au. Dobra, lipa. O kurde. Nikt mnie nie znajdzie może, co? To jest jakiś timer, naprawdę? Nie mówcie mi, że w tej grze jest jakiś timer. Nienawidzę. One są już poinformowane, rozumiem. Dobra, to jest lipa. Przestań tchórzyć, AD. No właśnie, przestań tchórzyć, AD. Tylko tak, wiecie co, ja bym się jeszcze cofnął do tamtego miejsca. Tam było trochę lutu. Nie wiem, czy on nas tu może znaleźć, czy nie. Chyba nie. Więc może spróbujmy. Chyba nie da. Nie, da się w ten sposób. Bagujemy grę. Pyk. Pyk. Nie masz siły, AD? Szybko się. O. Z nimi w ten sposób ogarniemy. Aha, pyk. Pyk. Dobra, szybko sobie wytrzymałość zregenerujmy. Wiesz, jakie one się silne zrobiły. I ta wytrzymałość naprawdę się regeneruje, jakby chciała, nie mogła. Nic. No kurde, po tym sobie i tam wziął wszystko, ale widać, że nie mogę. No chodź tędy, chodź tędy, chodź tędy, chodź tędy. I po nóżkach. No, to już. Nie ma sztuk. Au, 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 au. No, i gnoju. Siadł. Siadł. To już, nie ma was? Rozumiem, że zostały same wolne, tak? No przestań! Przestań! Gołga, nie? No, robimy jeszcze tego. W sumie chyba mu nóżki delikatnie podcięliśmy. Skrzydełek już nie ma. A ten? Ten chyba też już nie ma, czy ma? Ma, ale wiecie co, ja bym sobie wytworzył jeszcze na szybko jakąś apteczkę. Zróbmy nawet sobie kilka. Bo ja widzę, że tu będę dużo tych apteczek potrzebował. Użyj H. Żeby było, dobra. Jezu, aleś ty góreń jest. AD. AD carry. No, biegnij.
Ty gnoju. Dobra. No jesteśmy w dupie w tej chwili. O, chyba spartoliłem to. Dobra, nie ma sensu. Chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle. Nóżka. No przestań, 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 przestań. Leżysz? Niestety nie. Nóżki. Jak zbagować Dying Light'a? Podejście pierwsze. Pyk, XP zawsze na plusie. No, dawaj, dawaj, dawaj. Chodźcie, kicie się. Dawaj tam mieliście pusty, pusty. Pusty. I pusty. Ale przynajmniej teraz w spokoju mogę sobie wziąć to, co tam było. Dobra, pyk, nie macie. Udało nam się ogarnąć, co chcieliśmy. Jeszcze wstajesz? O kurde. Jezu, Aiden, jaki jesteś słaby. Ale jesteś weak. Hopa. Dobra, bo jest 31 minut odcinka, a ja się nadal bawię. Ale dobra, sklirowaliśmy sobie tutaj to pomieszczenie, więc już przynajmniej nie będę czuł, że coś ominąłem. Złom, elektronika, szmaty. Czyli nic ciekawego. Na kilku szmat tyle czasu straciłem. No dobra, ale jest. Ale jest, kochani. Dobra, ale. Resztę dokończymy sobie już w następnym odcinku, kochani. Pominęła 32 minuta. Mamy znaleźć skrzynkę. No i co? Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Link do Discorda i do strony harmonogramu macie w opisie. Grał dla was Shiro, trzymajcie się. Hej, hej.